Nie zajmuję się handlem, ani z kinami nie handluję. Jest to, że tak powiem, czysto zajawka kolekcjonerska, inwestycyjna, nie? Ja gdzieś tam zajmuję się rynkiem krypto, giełdą i tak dalej i po prostu pieniądze, które tam zarabiam, reinwestuję w różnego rodzaju rzeczy. Właśnie, no między innymi skiny kolekcjonerskie po prostu, nie? Cześć, z tej strony Szpero TV, a przed Wami kolejny odcinek Show Me Your Skins. Ja zachęcam Was do odwiedzania sklepu Kinguin i nie przedłużając, zapraszam do kolejnego gościa. Jest ze mną dzisiaj Krystian Nowacki. Cześć Krystian. Siemaneczko, cześć Grzesiu. Krystian jest jednym z naszych widzów. Tak jak pisaliśmy, mówiliśmy, ci, którzy mają fajne skiny, to mogą wysyłać w komentarzach po prostu linki do swojego ekwipunku, no i wtedy zapraszamy ciekawych gości. Tutaj właśnie Krystian urzekł nas, można powiedzieć, jego skinami. Zaraz do nich przejdziemy. Ja tu jeszcze takie pytanie, bo tu nie wiem, czy się po imieniu zwracać, czy jesteś po prostu zawodnikiem, czy masz jakiś nick, czy jak to wygląda? Znaczy, nie jestem ani zawodnikiem, ani żadnego niku nie mam, ale znajomi i ludzie mówią do mnie Mamba, więc jak najbardziej możesz mówić Mamba. No dobrze, no to w takim razie Mamba, przejdźmy do Twoich skinów. No tak jak mówiłem, widocznie nas tam tutaj urzekłeś czymś, także no zacznijmy może od tego, co masz najdroższego w swoim ekwipunku. Jeśli chodzi o najdroższe skiny i takie najbardziej rzadkie, no z racji takiej, że posiadam gdzieś tam, powiedziałbym, edycje kolekcjonerskie niektórych skórek, no to AWP Dragon Lore Factory New z naklejką Fallena na lufie, bodajże wydropiona w 2017 roku. Tak z ciekawości, no to sprawdzałem, to była AWP-a, którą swego czasu posiadał Phantom Lord, nie? To taka ciekawostka, więc myślę, że jest taka stronka właśnie, gdzie można sprawdzić poprzednich właścicieli, no i gdzieś tam sprawdzałem, że była u niego w A ekwipunku. to w jaki sposób ją zdobyłeś? Bo w sumie jest to W ciekawe. jaki sposób ją zdobyłem? To jest akurat wykręcona z ruletek, ale no nie powiem z jakiej firmy, z racji takiej, że mi za to nie No, zapłacili, nie? I oczywiście. reklamować nie będę, Oczywiście, nie? oczywiście. Więc wiadomo, ale No, akurat ta to jest ci z się udało. ruletki. To bardzo ładnie. No A jeszcze coś ciekawego? tak, no jeśli chodzi o jej Widzę, że masz wartość, dużo ciekawych noży. no to tam między 45-50 tysięcy. I tak samo karambit Doppler, gamma Doppler w wersji Emerald, że tak powiem, czyli w paternie Emerald. Też jego wartość, no to można powiedzieć, że wartość szacunkowa, ale też około 40-50 tysięcy, nie? Tak podają mniej więcej strony, czyli tam jakieś strony z tymi botami automatycznymi, gdzie mógłbym sobie wymienić. Natomiast sądzę, że na rynku bym mógł dostać za nią jeszcze więcej, nie? Z racji takiej, że no, mało No, osób posiada rzadki skin, nie? na pewno, no na Tak. pewno. A skąd ogólnie masz takie skiny? Tu muszę też zapytać, czy zajmujesz się tym na, nie wiem, zajmujesz się handlem, czy jak to wygląda? Znaczy, nie zajmuję się handlem, ani skinami nie handluję. Jest to, że tak powiem, czysto zajawka kolekcjonerska, inwestycyjna, nie? Ja gdzieś tam zajmuję się rynkiem krypto, giełdą i tak dalej i po prostu pieniądze, które tam zarabiam, reinwestuję w różnego rodzaju rzeczy. Właśnie, no między innymi skiny kolekcjonerskie po prostu, nie? To jak widać da się, bo dużo ludzi zawsze pisze, skąd można załatwić sobie skiny, czy kupować. No i w sumie to jest ciekawe, że można sobie dzięki inwestycjom, jakimś tam próbom handlu, takie no ładny zestaw. No to jeszcze przy najdroższej, jak już byliśmy skinach, no to też chciałbym się dowiedzieć, ile mniej więcej wartość wynosi cała twojego ekwipunku. Ogólnie na ten moment wartość ekwipunku to chyba około 120 tysięcy złotych. Natomiast no to mega są zmienne ceny, gdzieś tam ciągle coś tam dokładam, czegoś szukam, bo zależy, no poluję generalnie na parę skinów, między innymi na motylka Shafira, którego gdzieś tam szukam po różnych, że tak powiem, stronkach od ludzi. Mam nawet parę osób namierzonych, co mają go w ekwipunku, więc gdzieś tam podejrzewam, że sobie w niedalekim czasie powiększę swój ekwipunek o tego skina, nie? Driver Glows Snow Leopard czy Moto Glows Spearmint? Motoglow Spearmint. Bitcoin czy Dogecoin? Bitcoin. Bo tutaj też taka ciekawostka, że tu Krystian zajmuje się krypto. No to teraz kolejne. Kryptowaluty czy skiny? Kryptowaluty. Butterfly Knife Doppler Ruby czy Butterfly Knife Marble Fade? Rabi zdecydowanie. USP czy Glock? USP. USP The Traitor czy USP Kill Confirmed? Kill confirmed. Marzeniem było zostanie profesjonalnym graczem czy zarabianie na skinach? Marzeniem było generalnie spełnianie marzeń i osiągnięcie wolności, a granie nigdy nie miałem jakoś aż tak mega dużego pociągu. Grałem bardziej z zajawki, po prostu z pasji, ale nie miałem nigdy żadnych takich marzeń sportowych i tak dalej, nie? Więc gdzieś tam po prostu. Czyli rozumiem.
No dawaj. Że spełnianie marzeń to z jednej strony zarabianie na skinach tak jakby, tak? Czy zdobywanie tych skinów? Znaczy mówię ogólnie o, wiesz, o spełnianiu marzeń, gdzieś tam podróże, ogólnie rozwijanie się. Aha, w taki sposób. Jakieś tam możliwości, nie? I tak dalej, nie? No i skiny między innymi jednym, no to jest takie spełnienie marzeń z dzieciństwa, nie? Można powiedzieć. No rozumiem, rozumiem. No dobra, to oglądanie profesjonalistów czy granie? Granie raczej. I na koniec AWP Meduza czy AWP The Prince? Prince. To by było na tyle dzisiaj. Dziękuję jeszcze raz, Mamba, że gościłeś nas tutaj. Było na pewno bardzo miło. Dzięki wielkie za gościnkę, dzięki wielkie za zaproszenie. Bardzo fajnie spędziłem czas. Fajnie, że miałem możliwość się wypowiedzieć. Być może zainspiruję część młodych ludzi do tego, żeby rzeczywiście realizowali swoje cele, spełniali marzenia. I no powiem tyle, no wszystko jest do osiągnięcia. Jeśli bardzo tego chcesz, no to dacie radę. Wierzę w was głęboko i pozdrawiam serdecznie. Siema. To były piękne słowa, ja również się do nich przyłączam. Możecie też oczywiście, jeśli macie fajne skinki, rzucać linki w komentarzach. Ja też oczywiście jeszcze raz zapraszam na stronę Kinguin, link macie w opisie. No i jak zawsze, subujcie, lapkujcie, łapkujcie. I widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.